Jamboryny. W Skansenie w Chłupce rozpoczęty został cykl imprez pod wspólną nazwą Z życia dawnej wsi. Tym razem w Skansenie wystąpiły dwa zespoły z regionu nazywanego historycznie Księstwem Łowickim. Zespoły i z Lipiec Rejmontowski oraz samego Łowicza z tej stolicy księstwa. Zespół z widowiskiem Wesele Boryny, a więc na podstawie powieści Władysława Rejmonta, powieści, która była w 1924 roku nagrodzona Literacką Nagrodą Nobla, także przepiękne widowisko, ale też wspaniale wystąpiły dzieci, młodzież i zespołu Kołderki z Łowicza w takim programie taneczno-śpiewnych. Jeszcze przedstawią chodzenie z kogutkiem. Także Księstwo Łowickie dzisiaj w Skansenie zawładnęło. Wesele Boryny zrobiło wrażenie, widział pan? No właśnie idę teraz na wesele. Nie mam zaproszenia, ale może gdzieś tam tak po cichutku bokiem wejdę. A był pan na takim typowym wiejskim weselu? Tak, byłem 18 lat na moim. Po wojnie wychowywałam się na wsi u dziadków. I jak patrzę na te stroje, w tych strojach, w co młodzież dzisiaj nie uwierzy, to kobiety chodziły i mężczyźni do kościoła. I jeszcze trzewiki mieli w ręku. Także oddane jest bardzo realistycznie, bardzo. Uczestnicy festynu mieli szansę także wziąć udział w rozlicznych pokazach zajęć domowych, gospodarskich i rzemieślniczych, w tym kucia żelaza na gorąco, toczenia naczyń na kole garncarskim, tłoczenia oleju, wyrobu masła i praniu. Taki sam smak jak kiedyś? Nie, znaczy masło jest takie samo, tylko po prostu brakuje tego chleba wiejskiego tutaj w tej kromce. No ale jest pyszne. Dobry taki powrót do tradycji? Bardzo dobry, proszę pani. Przypominają mi się lata dziecięce. Smak, wygląd tego masła jest tak naturalny i pyszny, że palce lizać. Sklep już tego nie kupi, na pewno. Tak sobie wyobrażałeś, że tak powstaje chleb? Nie. A jak sobie to że po prostu ktoś przyszedł, dał im kawałek takiego zmielonego ciasta i zrobili chleb. Więcej w jednym z najbliższych wydań programu z cyklu Żabka z kulturą.